kurganu już nie ma. Bo czy warto po świecie się tłuc? Pełna miska i radio po embach, zamiast płaczu, co zrywał się z płuc. Pełna miska i radio po embach, zamiast płaczu, co zrywał się z płuc. Dawne życie poszło dal, dziś na zimę ciepły szal. Tylko goni żal. Dawne życie poszło dal, dziś pierogi, dzisiaj bal. Szczęścia niewiele nam brak, pojaśniało to życie jak scena. Tylko w butach przechadza się ptak, pojaśniało to życie jak scena. Tylko w butach przechadza się ptak. Dawne życie poszło dal, dziś na zimę ciepły szal. Tylko goni żal. Dawne życie poszło dal, dziś pierogi, dzisiaj bal. Cztery kąty i okna ze szkła, egzaminy i szkoła i trema. I do marszu orkiestra nam gra. Egzaminy i szkoła i trema. Do marszu orkiestra nam gra. Dawne życie poszło w dal, dziś na zimę ciepły szal. Tylko goni żal. Dawne życie poszło w dal, dziś piosenką ze spektaklu Kiedy śpiewam, śpiewa ze mną wiatr. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. W wykonaniu Basi Bieleckiej rozpoczynam nasze 665. wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. W tym wydaniu usłyszycie Państwo relacje z pierwszego koncertu jubileuszowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Był to koncert przeznaczony dla rodzin, dla absolwentów, koncert familijny. Pierwszą część tego koncertu zaprezentujemy w relacji, którą przygotowałem wspólnie
z młodymi reporterami Wiktorią Boniecką i Pawłem Karkuszewskim. Następnie zapraszam do wysłuchania reportażu z pobytu ekipy Telewizji Polskiej w Hrubieszowie. To właśnie z Hrubieszowa. Telewizja Lublin nadawała na żywo program poświęcony tematyce ochrony środowiska. 1 listopada wszyscy udaliśmy się na cmentarze. Na Hrubieszowskim cmentarzu, tradycyjnie już po raz 17, odbyła się kwesta zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Hrubieszowskiego Cmentarza. Reportaż z tej kwesty przygotowałem na zakończenie tej audycji. Teraz oddaję głos młodym reporterom. Cześć, z tej strony Radio RTM Staszic. Znajdujemy się na jubileuszowym koncercie z okazji 35-lecia zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Koncert wydaje się nie mieć tytułu, ale dla wszystkich weteranów zespołu obecnych na widowni, koncert zapewne ma tytuł Przeżyjmy to jeszcze raz. Z publicznością porozmawiają dla Was Paweł Karkuszewski i Wiktoria Boniecka. Koncerty na trzech kontynentach, w 27 krajach świata. Tysiące godzin prób i setki występów. To tylko wąski zarys dorobku zespołu pieśni i tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Jego historia rozpoczęła się w 1987 roku, gdy do Hrubieszowa przyjechała Grażyna Temporowicz, pasjonatka folkloru, animatorka kultury i choreograf. Jako wieloletnia tancerka i solistka zespołu pieśni i tańca Akademii Rolniczej w Lublinie, obecnie Jawor, swoim doświadczeniem i miłością do tańca zaszczepiła w młodych ludziach pasję i chęć rozwoju artystycznego. Po 35 latach istnienia w zespole funkcjonuje 5 grup tanecznych, licząc 120 osób, a wychowało się w nim ponad 1700 tancerzy. Zespołowi towarzyszy Kapela Ludowa, z udziałem której powstała płyta Zagraj mi muzycko. Dzięki upowszechnieniu pieśni Hrubieszowska Tyziemico stała się ona swoistym hymnem regionalnym i wizytówką zespołu. Zespół pieśni i tańca Ziemi Hrubieszowskiej swoim repertuarem i starannie skompletowanymi strojami zachwyca nieustannie publiczność nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Podczas występów prezentowane są tańce lubelskie, podlaskie, chełmskie, rzeszowskie, przeworskie, lasowiackie, śląskie, wielkopolskie, łowickie, górali spiskich, lachów sądeckich, górali i mieszczan żywieckich oraz polskie tańce narodowe. Tancerze prezentują również tańce różnych narodów europejskich. Koncerty w Danii, Hiszpanii, Portugalii, Serbii, Bułgarii, Macedonii, Grecji, Turcji, Czechach, Niemczech, Watykanie, na Litwie, Ukrainie, na Węgrzech, Białorusi, Słowacji, Cyprze, we Włoszech, Sardynii, Sycylii, Chorwacji, Holandii, Francji, Peru, Meksyku, Izraelu i w Tajlandii podbiły serca widzów swoim artyzmem, bogactwem folkloru, zaangażowaniem i profesjonalizmem. W każdym miejscu, w którym pojawi się zespół, stanowi piękną wizytówkę ziemi hrubieszowskiej oraz polskiej tradycji i kultury. Jednym z wyjątkowych momentów w życiu zespołu był występ w 2000 roku w Watykanie dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Od 1998 roku zespół jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOF. Od kilku lat organizuje międzynarodowe spotkania folklorystyczne Europa na Ludowo. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej jest nie tylko zespołem tańca ludowego. To miejsce spotkań kolejnych pokoleń tancerzy, miejsce rozwoju duchowego, pracy nad sobą, realizacji artystycznych ambicji. To rodzina, którą łączy pasja, miłość do folkloru i ziemi hrubieszowskiej. We'll be right back.
Dobry wieczór Państwu. Jak nakazuje staropolska tradycja, polonezem otworzyliśmy dzisiejszy bal, a właściwie koncert jubileuszowy zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chrubieszowskiej. Jest nam niezmiernie miło, że jesteście Państwo dzisiaj z nami, bo jubileusz to jest taki cudowny czas wspomnień. Ja bardzo się cieszę, że na dzisiejszym koncercie oprócz 5 aktualnie tańczących grup w Zespole Pieśni Tańca Ziemi Chrubieszowskiej tańczą dla Państwa absolwenci. Więcej pewnie nic nie powiem, dlatego był filmik, więc Państwo wiedzą o koncertach, o wyjazdach. Ja tylko chciałam powiedzieć, że dzisiaj ten niezwykły dzień w Państwa towarzystwie, dzisiaj jest koncert rodzinny, familijny, więc nawet łzy są dozwolone. Chciałam powiedzieć, że przy bardzo ważnych uroczystościach zespół wykonuje zawsze pieśń Chrubieszowska Ty Ziemico. Jest to pieśń skomponowana przez Marię Cypryszewską-Dobrowolską na otwarcie pierwszej polskiej szkoły w Chrubieszowie w 1918 roku. Ponieważ dzisiaj jest taki bardzo ważny i uroczysty dla nas dzień, bardzo Państwa zapraszam do wspólnego odśpiewania tej pieśni. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do obejrzenia naszego jubileuszowego koncertu. Mam nadzieję, że ten dzisiejsze popołudnie spędzicie Państwo naprawdę w miłej atmosferze i w takim wzruszeniu jak my. Zapraszam.
dwajście styry, syść, dwajście styry, kochajcie mnie panny, bo mia chłopak syry, kochajcie mnie panny, bo mia chłopak syry. Thank you.
się zawierucha wzięła, chłopakowi reckę zdeła. Jak się zawierucha wzięła, chłopakowi reckę zdeła. To nie plewy, ani recki, i to rozmowy dziewęcki. Kaski reckę wydeptali, chłopce panne wysmoktali. Kaski reckę wydeptali, chłopce panne wysmoktali.
Kupalinka to jedna z piosenek, którą prezentowaliśmy 2 października na otwarcie oficjalnych obchodów jubileuszu 35-lecia. Ten koncert 2 października był bardzo inny. Przede wszystkim gwiazdą tego koncertu była nasza wspaniała kapela. Wielkie brawa. Nie byli schowani tak jak dzisiaj, ponieważ muszą zostawić miejsce dla tancerzy, byli na środku sceny, a nasze wokalistki śpiewały przepiękne utwory z tych wszystkich państw, gdzie byliśmy. Koncert nazywał się Z ludową nutą przez świat. Kolejną piosenką, którą chcemy zaprezentować, będzie Llorona i będzie to wspomnienie naszego pobytu z Meksyku. I nasza już niestety absolwentka wykona tą piosenkę w oryginalnym stroju ze stanu Yucatan w Meksyku, którą otrzymała od zaprzyjaźnionego zespołu z Meksyku, ponieważ była ich tłumaczem i opiekunem, więc kostium jest naprawdę oryginalny i przepiękny. Również na tym koncercie była prezentowana piosenka pod tytułem Wszyscy braćmi być powinni. I tutaj po prostu chciałam podkreślić, że Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chrubieszowskiej podejmuje różne wyzwania. Czasami nie są to stricte folklorystyczne występy, ale jeśli mamy zamówienie na dane wydarzenie i ktoś nam za to płaci, to my to robimy. I potem pieniążki zarobione w ten sposób przeznaczamy na wyjazdy zagraniczne. Ten spektakl, który był, Zapamiętaj imię Twoje, był w sumie bardzo smutny i przejmujący, bo był o umierającej Żydówce w getcie, która wspomina swoje życie. I my z tego widowiska wybraliśmy bardzo, bardzo radosną piosenkę i tak myślę bardzo o takim przesłaniu potrzebnym nam wszystkim, bo rzeczywiście wszyscy powinniśmy być braćmi. I kolejna niespodzianka to również jest to, że w tym roku byliśmy w Serbii na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym pod patronatem CIOF-u. To jest ta międzynarodowa organizacja, która rekomenduje zespoły na wyjazdy. I tam jednym z warunków było przedstawienie tańców, właściwie tańców polskich, do muzyki bałkańskiej. I to będzie taka wielka niespodzianka, bo myślę, że Państwo rozpoznacie różne polskie tańce właśnie pod tą muzyką bałkańską. Było to bardzo ciekawe dla mojej młodzieży przedsięwzięcie i powiem, że nasz układ się bardzo podobał i był zatańczony na finał, albo wszystkie zespoły musiały to zatańczyć, każdy do innej muzyki. No i nasz, tak wyszło, że był ostatni, to znaczy najlepszy. No. Także teraz Llorona, zapraszam.
se nel negro giorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero
piękni być powinni, oj, oj, prawda święta, urodzili się niewinni Żyd i Goj. Kto tę prawdę zapamięta, oj, oj, nie od święta, wszyscy braćmi być powinni, oj, oj, oj. Niech się należy cieszyć, oj, oj, prawda święta, choć czasami może zgrzeszyć Żyd i Goj. Kto tę prawdę zapamięta, oj, oj, nie od święta, Bogiem się należy cieszyć, oj, oj, oj. Oj, 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 prawda święta, razem wejdą w wiek dorosły Żyd i Goj. Kto tę prawdę zapamięta, oj, oj, nie od święta, dzieci będą razem rosły, oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Ci lepszy świat zbudują, oj, oj, prawda święta, bo tak samo przecież czują Żyd i Goj. Kto tę prawdę zapamięta, oj, oj, nie od święta, młodzi lepszy świat zbudują, oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Yo, yo, yo.
konisiu-wio, wio, konisiu-wio. Zajademy do gospody, tam dostaniesz siana wody, wio, konisiu-wio. Zajademy do gospody, tam dostaniesz siana wody, wio, konisiu-wio. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Tańcami Górali Żywieckich zakończyliśmy pierwszą część koncertu jubileuszowego z okazji 35-lecia działalności zespołu. Teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę. W holu Chrubieszowskiego Domu Kultury obejrzeć można archiwalne stroje z regionu chrubieszowskiego, a także pamiątkowe kroniki i fotografie zespołu. Mamy nadzieję, że ten powrót do przeszłości umili Państwu tę chwilę przerwy. Na dalszą część koncertu zapraszamy za 15 minut. Zakończyła się właśnie pierwsza część koncertu. Teraz pora na 15 minut refleksji, którą widownia może spędzić w holu, oglądając archiwalne zapiski zespołu pieśni i tańca ziemi chrubieszowskiej. Zobaczyliśmy już pierwszą wzruszającą część. Teraz pora na oglądanie kronik, a może znajdziemy chwilę, aby zapytać widowni, co sądziła o tym występie. Mamy przyjemność na gorąco rozmawiać o wrażeniach z koncertu. Tak, uważam, że wszystko wyszło bardzo pięknie. Nawet miałam okazję zatańczyć poloneza na wstępie, także ja jestem oldboyem tak zwanym. Jeszcze nie do końca wszystko śledziłam, ale widziałam kilka występów w przerwach tutaj i myślę, że jest bardzo fajnie. Koncert taki główny, więc też mamy nadzieję, że wszystko wyjdzie jak najlepiej. Mamy też wrażenia od młodszych widzów. Proszę się wypowiedzieć. Przyjechałam z Krakowa. Przyjechałam na mały koncert i bardzo mi się podobał. To bardzo super. A co najbardziej Ci się podobało na koncercie do tej pory? Mama tańczyła. Twoja mama. Bardzo się cieszymy. Może mama chciałaby powiedzieć parę słów? Mi się osobiście też bardzo podobało. Oglądam tutaj z bardzo dużą ciekawością, ponieważ dobrych kilka lat temu ja tańczyłam na tej scenie. Dzisiaj poloneza otwierałam, więc było to dla mnie mega przeżycie. No i jutro również będziemy tańczyć i za 5 lat na pewno też tu wrócę. Dziękuję bardzo. Mamy taką nadzieję i dziękujemy za wywiad. Mamy też po raz kolejny zaszczyt rozmawiać z artystami, którzy wystąpili. Proszę powiedzieć parę słów do mikrofonu. Widzę, pan tutaj ma piękny strój, więc zapraszam do wypowiedzi na temat tego wzruszającego koncertu. Dzień dobry. Wracam po dość dłuższej przerwie, bo jestem absolwentem. Bardzo się cieszę, że tutaj pani Grażyna nas wszystkich zaprosiła, żeby wziąć udział w koncercie. No, jak najbardziej jest to dla nas wszystkich bardzo wzruszający moment. Ja akurat z perspektywy widza oglądałem pierwszy taniec poloneza, gdzie większość absolwentów po prostu miała mokre oczy, żeby nie mówić, że płakała. Po prostu ze wzruszenia. To jest jednak taki moment, gdzie po parunastu latach czasem ludzie wracają na tą scenę w Chrubieszowie, bo często są, mieszkają w innych miastach i to jest dla nas wszystkich występujących bardzo wzruszający moment. I bardzo się cieszymy, dziękujemy pani Grażynie, że możemy wziąć udział w tym wydarzeniu. My również dziękujemy pani Grażynie za tyle pracy, za ten niesamowity wkład. Obejrzeliśmy bardzo wzruszający film na temat pracy zespołu pieśni i tańca ziemi chrubieszowskiej. Wiele było tam wspomnień o właśnie pani Grażynie Temporowicz, a zapewne wielu oglądających zastanawia się, skąd mają państwo tak cudowne stroje, tyle detali, wszystko tak pięknie wyszyte. Skąd się to bierze, taka ludowizna z bardzo wielu regionów Polski, a także innych zakątków świata? No tutaj zespół dba o to, żeby te stroje były jak na najwyższym poziomie, żeby były zadbane i przechodziły. W zasadzie te stroje przychodzą z pokolenia na pokolenie, bo na przykład mam pas, w którym teraz tańczę, który jest jeszcze podpisany moim imieniem i nazwiskiem. Co prawda już niektórzy się nie mieszczą w takie swoje dawne ubrania, natomiast jak najbardziej są w bardzo dobrym stanie. Zespół te stroje dba, bardzo dobrze je konserwuje i To jest jeden z elementów ludowizny, który oprócz tego, że jest taniec, to strój również jest taką wizytówką tego i bardzo widowiskowym elementem. Więc jak najbardziej trzeba o to dbać i szanować i rozwijać się też również, no bo w zespole jest coraz więcej tych stroi, coraz więcej tańców. Więc no jak, aby tylko cały czas do przodu, coraz więcej koncertów, coraz więcej stroi, regionów tańczących. Mam nadzieję, że za 5 lat również odwiedzimy i będą kolejne regiony ustawione.
Nasze radio również na to liczy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, teraz poprosimy jedną z artystek o wyrażenie swojej opinii na temat koncertu. Super się zobaczyć z wszystkimi ludźmi, z którymi się widzieliśmy już 5 lat od ubiegłego jubileuszu. Super jest w końcu zawitać na nowo na scenie po paru latach przerwy. No to jest nie do pisania, wzruszenie, radość, trochę ekscytacja, trochę stresik, bo trochę nogi zapomniały, ale głowa pamiętała, więc myślę, że ekstra. Chciałaby Pani kogoś pozdrowić? Wszystkich ze Staszica, a szczególnie Sorkelis wychowawczynie z gimnazjum, z liceum. Dobrze, dziękujemy za uwagę. Dzięki. Godzina późna, ale tak oto dotarliśmy do końca familijnego koncertu. Zespół pieśni i tańca z Ziemi Hrubieszowskiej dał z siebie wszystko, jak zwykle niezrównana forma, dzięki wspaniałemu składowi. Mamy niezrównaną przyjemność zapytać o zdanie na temat koncertu, również jego głowę, siłę napędową mianowicie. Grażyna Temperowicz, kierownik artystyczny, założyciel zespołu, choreograf. Ja jestem zadowolona z dzisiejszego koncertu. Dzisiaj była fajna bardzo atmosfera, ponieważ głównie to byli rodzice. Jestem bardzo usatysfakcjonowana tym, że były sprzedane wszystkie bilety. Dzisiejszy koncert był płatny i te 413 miejsc, które tutaj mamy w Hrubieszowskim Domu Kultury, były wykupione wszystkie, więc to świadczy o tym, że było bardzo duże zainteresowanie. Jutro jest koncert galowy, więc jest tylko na zaproszenia. Mam nadzieję, że jutrzejszy koncert podobnie wyjdzie, że młodzież się nie stremuje przed różnego rodzaju władzami i że też wyjdzie dobrze. Pani Grażyno, to dzięki Pani niezrównanej formie, energii oraz wiedzy zespół stoi jak stał już od 35 lat. Jesteśmy bardzo dumni i życzymy dalszych sukcesów, dalszych wyjazdów i wszystkiego, o czym obejrzeliśmy taki piękny, wzruszający film na samym początku występu. Dziękujemy. Dziękuję pięknie, dziękuję. Godzina jest późna, ale było warto. Dobrnęliśmy do końca familijnego koncertu z okazji 35-lecia zespołu pieśni i tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Były karkołomne sztuczki, chwile pełne łez, wspomnienia, a także mnóstwo tańców z różnych regionów. Mamy nadzieję, że audycji słuchało się przyjemnie, ponieważ my, reporterzy, równie świetnie bawiliśmy się oglądając ten występ. A dla Was mówili Wiktoria Boniecka i Paweł Karkuszewski. Zapraszam teraz do wysłuchania reportażu, w którym prezentuję pracę ekipy telewizyjnej, która na żywo prowadziła audycję z Hrubieszowa. Ostatnie popołudnie października. Sobota, wolna sobota w naszym mieście. No i dzisiaj Hrubieszów będzie obecny na antenie ogólnopolskiej w Hrubieszowskim Parku. Już są rozstawione kamery, reflektory, pomnik Bolesława Prusa, obstawiony logami telewizji polskiej programu trzeciego. To będzie widać na ekranie, a czego nie będzie widać, to będzie można usłyszeć. Dzień dobry, pani burmistrz. Robię audycję To, czego nie widać. Dzisiaj Hrubieszów na antenie ogólnopolskiej. Z jakiej okazji? Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Staszic. Dzisiaj Hrubieszów jesienny, dzisiaj Hrubieszów ekologiczny, o czystym powietrzu, o naszym klimacie, bo w tym jakby operujemy dzisiejszy i tego dotyczy dzisiejszy program, który nagrywa TVP3 Lublin. Jesień w Hrubieszowie. Mówimy o nie tylko o samym czystym powietrzu, ale o współpracy właśnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, o tym, że mamy w Hrubieszowie otwarte biuro po to, żeby mieszkańcom pomagać w wypełnianiu wniosków, żeby opiekować się nimi, bo sama wiem po sobie, była to dość trudna przeprawa w wypełnieniu tego wniosku, w uzyskaniu tego dofinansowania, w rozliczeniu jego, później w złożeniu wniosku o dotację i późniejsze rozliczenie. Więc jakby moją intencją od początku było stworzenie takiego biura we współpracy właśnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska po to, żeby nasi mieszkańcy mieli ten komfort, żeby mogli przyjść do biura
przyjść dodatkowo też do pracownika Urzędu Miasta, bo oprócz tego, że mamy Biuro Wojewódzkiego Funduszu tutaj przy ulicy 3 Maja, oprócz tego w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest również pracownik Urzędu Miasta, pani Anna Patkowska, która jest też do dyspozycji mieszkańców i wspiera od samego początku po sam koniec w całym procesie pozyskania tych środków. Biuro też oferuje swoją pomoc w zakresie innych programów, które są realizowane przez Fundusz Ochrony Środowiska i które będą za chwilę, bo to też program ten się rozbudowuje, stąd bardzo się cieszę, że w centrum właściwie miasta, w dobrym punkcie mieszkańcy mogą wszystkie te informacje uzyskać, ale nie tylko, bo będziemy też mówić o naszych inwestycjach, o krytej pływalni, o monitoringu, którego budowa i proces montażu już się rozpoczął, mamy wyłonionego wykonawcę, prace trwają, o przetargu na wymianę oświetlenia ulicznego, to również w tym klimacie ekologicznym się mieści, ale także o naszej akcji Chrubieszów jestem stąd, czyli o tym, że łączymy przyjemne z pożytecznym i jeszcze z edukacją, nie tylko ekologiczną, bo nasadzamy konkretne, wymierne tego efekty będą mogli obserwować nasze pokolenia. Nasadzamy drzewa, a przy okazji promujemy Chrubieszów, te wartości ekologiczne już od najmłodszych lat, witając naszych nowonarodzonych mieszkańców, którzy wraz ze swoimi rodzicami, rodzinami, rodzeństwem te drzewa wsadzają w ramach akcji Chrubieszów jestem stąd, jednocześnie budując swoją tożsamość i miłość do tego miejsca, w którym się urodzili, nawet jeśli wyfruną, dostaną tych skrzydeł, czego oczywiście im bardzo życzę, żeby zawsze pamiętali, że tu jest ich miejsce na ziemi. Także o wszystkim, o funduszach norweskich i o wszystkich działaniach w ramach tego programu, tego projektu, które realizujemy, również pod względem ekologicznym oczywiście, ogrody kieszonkowe, nasadzenia i te wszystkie elementy, które są jedną ze składowych oczywiście tego programu, ale również właśnie o działaniach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na terenie miasta. To też jest dla nas istotne i tej współpracy w poprzednich latach również nasadzaliśmy przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska drzewa wzdłuż ulicy Żeromskiego. Przeszło 100 drzew, które rosną już sobie szczęśliwie. Także ta współpraca układa nam się bardzo dobrze, ale również o naszej ochotniczej straży pożarnej. Mamy w Chrubieszowie jedno OSP, więc jak traktujemy jak oczko w głowie. Ponad 50 ochotników ochotniczej straży pożarnej w Chrubieszowie również będzie bohaterem dzisiejszego programu, ponieważ uzyskało dofinansowanie właśnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na różnego rodzaju zakupy, które w ramach ich działalności jako organizacji pozarządowej, a doskonałej współpracy z miasta przy okazji wielu zadań. Zresztą warto powiedzieć, że w ubiegłym roku ponad 130 razy nasze OSP wyjeżdżało do różnych zadań. Tym samym zajęło pierwsze miejsce w powiecie i bardzo wysokie miejsce w zakresie województwa w takim rankingu bardzo aktywnych ochotniczych straży pożarnych. Także mamy jedną, ale bardzo aktywną i za tą współpracę też będziemy dziękować. Dzisiaj też będziemy o niej właśnie mówić. Nieodzowną pomocą byli też dla nas i są przy okazji prowadzenia naszego punktu recepcyjnego, bo to ta pomoc była od pierwszego dnia, od pierwszych godzin z ich strony, więc o tym dzisiaj również będą o tym mówić. Cieszę się, że możemy promować nasze miasto, wszystkie działania, które tutaj są realizowane na antenie naszej regionalnej telewizji, ale też i szerzej. Każde dobre słowo o naszym mieście idące w świat, czy na wizji, czy właśnie nawet jeśli nas nie widać, to nas słychać. Dzięki Państwu również za to dziękuję i cieszę się, że to zawsze pozostaje i promujemy to, co dobre, bo przecież tutaj mieszkamy, tu żyjemy i tak powinni wszyscy do tego podchodzić. To, że telewizja postanowiła przyjechać w tak licznym składzie tutaj i zrealizować program na żywo, to świadczy również o tym, że te efekty są zauważalne w skali ogólnowojewódzkiej nawet. Tak, i bardzo nas to cieszy, że właśnie w województwie, w Lublinie te działania nasze, mniejsze, większe, takiej czy innej skali, właśnie są dostrzegane. My jesteśmy bardzo otwartym samorządem na wszelką współpracę i cieszę się, że również właśnie to jest dostrzegane i doceniane, bo na tym właśnie to polega. Zresztą nasza rola jako samorządu, moja jako burmistrza, wszystkich, którzy współpracują ze mną w ramach budowania tej naszej wspólnej przestrzeni, każdy mieszkaniec jest elementem w tej całej układance naszej, w całym mechanizmie, w całym organizmie, który tworzymy tak naprawdę wspólnie.
budujemy naszą tożsamość, budujemy naszą przyszłość, teraźniejszość, ale właśnie też tę przyszłość. I cieszę się, że to jest to wszystko dostrzegane również dalej, niżeli tylko w samym mieście. Także no już za chwilę zbliża się czas emisji, także dziękuję pani burmistrz. No i to też jest sympatyczne, że prowadzącą dzisiejszą audycję jest pani Ania Dąbrowska, nasza rodaczka. Oczywiście nasza krajanka Ania Dąbrowska. Pani redaktor, bardzo tutaj współpracę tę doceniam. Promuje nas w każdej możliwej sytuacji. Właśnie już macha do mnie, więc muszę gonić. Za to jej również dziękuję. Tak, no tego nie widać, ale właśnie będzie słychać. No zbliżamy się do momentu, kiedy będzie wejście na antenę. A wejście na antenę zapewnia tutaj wóz satelitarny, który został rozstawiony na chodniku przed wejściem do naszego parku. Stoją 3 kamery, 2 reflektory, mimo że jest dzień, ale reflektory oświetlają, tak aby zapewnić równomierne oświetlenie twarzy. No i już pani burmistrz się szykuje do wejścia na antenę. No już wszyscy ustawiają się w pozycji wyjściowej. No i realizator już podaje sygnał gotowości. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Nie wiem, czy mogę przeszkadzać, czy nie. A nie, która jest godzina w ogóle? Ja nie wiem, chyba 10:30. 15 minut, to możemy, tak. Możemy. No to... A ma pan chciał ze mną, tak? Oczywiście, no. Ja robię materiał pod tytułem To, czego nie widać. A, to, czego nie widać, no. Tak, jest mi bardzo miło, że mam możliwość porozmawiania tutaj z panią Anią Dąbrowską, prowadzącą dzisiejszy program z Hrubieszowa, naszą rodaczkę. Pani Aniu, jak się prowadzi audycję telewizyjną z Hrubieszowa? O, wspaniale, z wielkimi emocjami i z drganiem serca, bo zależy mi też na tym, żeby w ogóle program zawsze dobrze wyszedł, ale tutaj z Hrubieszowa szczególnie. To jest audycja, czego nie widać. Tak. Tak, czego nie widać. Właśnie wszystko widzowie widzą i ja bym chciała dzisiaj trochę poopowiadać może o tym, o takiej kuchni telewizyjnej, jeżeli bardzo to pana bym interesuje. Myśmy już raniutko przyjechali, kawę w urzędzie dostaliśmy, także bardzo dziękujemy serdecznie. Nie wiem, kto ma układy w Hrubieszowie na górze, czy pani burmistrz, czy może prezes wojewódzkiego funduszu, bo taka piękna pogoda tak. jest. Proszę zobaczyć, ile, może opiszemy, ile osób jest zaangażowanych, prawda, tak. produkcję takiego programu. Ja tak z grubsza programu. Policzyłem, że 10, ale to tylko... Nie, to więcej jest osób zaangażowanych, bo jeszcze są w reżyserce w Lublinie. Także jakby odbierają sygnał, bo my mamy wejścia na żywo tutaj, ale też będziemy później troszkę nagrywać, żeby też nie trzymać wszystkich ludzi do wieczora, ale nagrywamy tak, jakby było 100%. 3 kamery, wóz satelitarny. On musi być specjalnie ustawiony na południe, żeby złapać sygnał, prawda? Mamy swój agregat prądotwórczy, więc nie zabieramy prądu miastu, prawda? Nie naciągamy miasta. Widzę, że jest zainteresowanie też mieszkańców. To też o czymś świadczy, no bo trochę i ciekawostek, tak? Patrzą, jak tak, to no wygląda. No nie codziennie telewizja przyjeżdża do Hrubieszowa, dając na żywo relacje. Ale wbrew pozorom nie tak rzadko telewizja przyjeżdża do Hrubieszowa, bo tutaj się bardzo dużo rzeczy fajnych dzieje. A dzisiaj to szczególnie, bo jeszcze 35-lecie chyba zespołu, prawda? Tak, tak. Tańca ludowego, także o tak to wygląda, czekamy. Ja zawsze się śmieję, że praca w telewizji polega na czekaniu między jednym a drugim wejściem. Tak jest. No, a nasze radio działa. No i Radio Lublin obchodzi 70-lecie, my 25-lecie. No brawo, ale wiem, że wychowankowie już na antenie ogólnopolskiej są. Tak, dzisiaj właśnie słuchałem Patryka Bedlińskiego, który dzisiaj ma dyżur w programie pierwszym Polskiego Radia, Radia Kierowców. Gratulacje naprawdę i duży szacunek za to, co pan i co państwo robicie, jeżeli mogę tak powiedzieć, dlatego, że to jest taka praca u podstaw i później naprawdę łatwiej
wylecieć czy polecieć w świat, gdzie się ma już takie doświadczenie, prawda? Bo to naprawdę jest bardzo duże doświadczenie, no nauka zawodu po prostu. Tak, oczywiście. No czas jest nieubłagany. Mam nadzieję, że jeszcze bardzo. Będę biegnę mógł... na plan. Tak, więc na razie dziękuję. Proszę. No i zbliża się czas kolejnego wejścia na antenę. Pani Ania już ustawia się w miejscu, z którego przekazuje informacje na antenę. No i za chwilę znowu Hrubieszów będzie obecny na antenie ogólnopolskiej. I teraz jak będziecie rysowały, to sobie przypomnijcie Edka, który jest Edek z fabryki kredek, bo on siedzi tam i struga te kredki w tej fabryce. Najbardziej zainteresowany jestem w wózku. Mamy liczną grupę kibiców w takim wieku przedszkolnym. No i za chwilę kolejne wejście już pani burmistrz. Zajmuje miejsce przed kamerami. Minuty. To zaczyna. To mamy ja. To mamy te 13 minut do wejścia. 13. Jak godzin mamy? Państwa, dzisiaj no, w tej chwili najsympatyczniejsi goście z nami są. To są dzieci z przedszkola, miejskiego przedszkola imienia Małego Księcia w Lubieszowie. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, ale macie fantastyczne rysunki, zaraz o nich powiecie. Ale oczywiście nie przyszły dzieci same, bo z wychowawczyniami pani Sylwia Krycyniak oraz pani Krzysztof. Serdecznie. No i mamy pani burmistrz, przepraszam, ale zaczęłam od dzieciaków, prawda? Bo to są najważniejsze. Pani Marta Majewska, burmistrz miasta, który cały czas jest z nami. I pani Małgorzata Kowalska. I proszę państwa, chciałam się znaleźć. No i już kolejne wejście z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta rozpoczęło się na antenie telewizji Lublin. No i ostatnie wejście na żywo, spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie i będą jeszcze sfilmowani rowerzyści. Ale to już będzie wykorzystane później, ten materiał. Tak więc dzisiejsze przedpołudnie w Hrubieszowie pod znakiem telewizji Lublin. No, Hrubieszów dzisiaj był obecny w domach wielu mieszkańców naszego regionu. Pogoda na zakończenie zaczyna się nam poprawiać. Słoneczko wychodzi. Aby te ostatnie ujęcia z dzisiejszego dnia miały naprawdę efektowny wymiar, aby wyglądały efektownie. 1 listopada tradycyjnie na cmentarzu w Hrubieszowie odbyła się kwesta na ratowanie zabytków hrubieszowskiego cmentarza. W tej kweście wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, na czele z panią burmistrz, pani prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, pani Emilia Feliksiak, przy udziale bardzo licznym młodzieży hrubieszowskich szkół. Zapraszam do wysłuchania reportażu. Dzień dobry, zanim nagram pytanie, najpierw ten dźwięk. Dźwięk jest... cichy, bo jest szeleszczący w tym roku, powiem panu. O właśnie, chciałem zapytać, jak przebiega kwesta tegoroczna. Dzień dobry. Chyba pozytywnie. Pogoda jest wspaniała, ludzie są uśmiechnięci. Mieliśmy wrażenie, że może jest ich mniej troszkę na cmentarzu w tym roku. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy czytelniczce naszej za wsparcie. Ale jest wspaniale. Trochę brzęczy, trochę szaleści, więc chyba nie jest tak źle.
jestem dobrej myśli. Z tego co wiem, to też pani burmistrz zapowiedziała swoją obecność. Tak, na pewno kwestuję. Pani burmistrz, pan burmistrz wiem, że był, także jak co roku chyba. No to Chrubieszów wpisuje się w taką tradycję ogólnopolską. To już po raz kolejny nasze radio również towarzyszy tej akcji. No i mam nadzieję, że z tegorocznej akcji później będą wykonywane jakieś rzeczywiście poważne inwestycje. Jak najbardziej. Co roku zresztą informujemy naszych datkodawców, co będzie robione. Przez ostatnie lata wspieraliśmy remont kaplicy korytyńskich na cmentarzu, natomiast teraz zamierzamy jako komitet odnowić pomnik Mieczysława Polaczka, pierwszego burmistrza okresu I wojny światowej, także takie są zamiary i taki jest cel tegorocznej kwestii 17. Tak, rzeczywiście, szczególnie ten pomnik tutaj przy wejściu no, jest taką wizytówką naszego cmentarza, więc ta naprawa jak najbardziej jest pożądana. No cóż, idę poszukać pani burmistrz. Nie wiem, w jakich godzinach kwestuje, ale ktoś na pewno jest na stanowisku przy każdym wejściu na cmentarz. Tak. No i oczywiście odwiedzę również sztab akcji, tam Leszek Kryszczuk. Tak, między innymi pan Leszek Kryszczuk, pan Alfred Przybysz na pewno w szkole podstawowej numer 1. Tak, jak zwykle. To dziękuję na razie. Dziękuję bardzo. Jestem przy kolejnej bramie. Dzień dobry, pani burmistrz. Pięknie dziękujemy. Pani burmistrz, dzisiaj zapracowana. Dzień dobry. Tutaj od pani prezes to się liczy razy dwa. Nie ma co. Dzięki serdeczne. Pani burmistrz, jak zbiórka dzisiaj? Pięknie. Ja jestem dzisiaj pod wrażeniem. Pogoda piękna, ale najważniejsze, że serca otwarte, bo faktycznie ja już patrzę na swoją puszkę. Jesteśmy tutaj od godziny. Jestem dzisiaj z pięknymi pomocnikami, ze swoim synem i jeszcze z siostrzenicą. Dziękuję serdecznie. Ludzie bardzo chętnie wrzucają. O, trzeba pojedynczo. Pojedynczo musi wchodzić. O tak. Dziękuję bardzo. Właśnie, dobrze cię słychać i widzę, że puszka prawie pełna, więc bardzo nas to cieszy. W tym roku mamy szczególne podziękowania dla darczyńców, bo dziękujemy pięknymi kalendarzami, które będą mogły znaleźć, mam nadzieję, dobre miejsce w każdym domu. Kalendarz zawiera o dzień dobry, dzięki Julcia. Kalendarz zawiera opis tego, co... Alenka, przepraszam, kochanie, dziękuję. Dzień dobry. No tak to właśnie wygląda. Ale to tylko świadczy o tym, że coraz więcej osób jest chętnych. Zbieramy po raz 17, to już kawał czasu. Potężne pieniądze na renowację naszych zabytkowych nekropolii naszej starej części cmentarza parafialnego. I tutaj ta informacja przy tym kalendarzu dodatkowo zawiera też informacje. Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dziękujemy pięknie za wsparcie, jest numer konta, można też przez cały rok wpłacać i wspierać Społeczny Komitet. Dzień dobry, panie dyrektorze, dziękujemy pięknie. Trzeba pchać już pchać, bo dzisiaj naprawdę mamy wielkie szczęście do darczyńców. Dziękuję bardzo. O, jak widać. Słyszę, że w tym roku puszki są raczej takie niedzwoniące, tylko wypchane są banknotami, no więc to jest nadzieja na kolejny rekord. Tak, ja myślę, że patrząc na tą zawartość niedzwoniącej puszki, tylko bardziej wypełnionej dzisiaj banknotami, to możemy pobić rekord, to na pewno. Naprawdę są duże nominały, co bardzo cieszy. Ludzie są hojni, rozumieją inicjatywy, to nas niezwykle cieszy. Po prostu w imieniu całego komitetu jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję. Ale dziękuję za każdą złotówkę. Nawet jeżeli to jest ten dzwoniący pieniążek, który wpadnie do puszki. Tak, to jest kolejny taki grosz, który przybliży nas do odremontowania. Właśnie stoimy przy kaplicy. No i tutaj ja mam takie osobiste wspomnienia z lat 70., kiedy robiono remont i niestety elewacja została zniekształcona. Dlatego też uważam, pani burmistrz, że należałoby gdzieś odszukać stare zdjęcia tej kaplicy, żeby przywrócić kształt pierwotny tego. Także to jest takie zadanie w przypadku remontu.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To dopowiem tylko do tej kaplicy. Trzeba mieć wielką nadzieję, bo całkiem dobre informacje przed nami, mam nadzieję, bo w przyszłym roku konkretne środki finansowe i konkretny strumień pieniędzy właśnie na renowację zabytków. Ja już też jestem po rozmowach tutaj z proboszczem, który jest zarządcą tego cmentarza parafialnego i właśnie przede wszystkim w kontekście kaplicy tutaj na cmentarzu myślimy i mam nadzieję, że te pieniądze pomogą właśnie odrestaurować ją, a myślę, że tutaj zasób catlu choćby nawet, czy innych zbiorów naszych, które są tutaj w rękach Hrubieszowa i osób, które dbają o pamięć i historię i to w odpowiedni sposób zabezpieczają, to troszeczkę, już nie mam prawie wcale. To jest w naszych rękach i wierzę, że w przyszłym roku takie pozytywne i dobre informacje będziemy mogli przekazać. Mam nadzieję, że wszystko będzie biegło zgodnie z planem i odzyskamy ten kształt, jaki był historyczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I jestem przy kolejnej bramie, a przy tej spotykam panią prezes Hrubieszowskiego Towarzystwa Regionalnego, panią Emilię Feliczek. Pani Emilio, jak przebiega akcja? No myślę, że akcja przebiega wspaniale. Mieszkańcy miasta Hrubieszowa wspierają bardzo hojnie. Zbieramy przy bramie głównej na dwie skarbonki i cały czas ktoś do nas podchodzi, więc cieszymy się z tego, bo te wszystkie pieniążki, które zostaną dzisiaj zebrane, bardzo nam się przydadzą, aby odnowić grób pierwszego burmistrza Mieczysława Polaczka. Tak, on jest zresztą tak przy wejściu, taka wizytówka naszego cmentarza, więc jak najbardziej jest to potrzebne. Widzę, że bardzo dużo młodzieży również włączyło się w tą akcję. Bardzo się z tego cieszymy, że młodzież szkolna angażuje się, bo jest to jakby taka międzypokoleniowa akcja, gdzie datki są zbierane i przez seniorów, i przez młodych ludzi. Cieszy też ten fakt dlatego, że jakby przekazujemy pałeczkę, że jeżeli my przestaniemy zbierać te pieniążki tutaj jako wolontariusze, to mamy następców, którzy od nas przejmą pałeczkę. Widziałem w mediach również zdjęcia z akcji przed świętami. Tak, z kolei z inicjatywy Hrubieszowskiej Rady Seniorów zorganizowaliśmy taką akcję, do której właśnie też włączyli się uczniowie szkół hrubieszowskich, warsztaty terapii zajęciowej, seniorzy, więc jest to po raz pierwszy, żeśmy taką akcję zorganizowali, a mam nadzieję, że ona się zapisze na stałe w naszym kalendarzu akcji, które są prowadzone tutaj w mieście. Tak, szczególnie gdy są odświeżane takie zabytkowe grobowce, jak na przykład grobowiec rodziny Polaczków. Na przykład, ale jest wiele już odnowionych przez Społeczny Komitet Ratowania Zabytków. Myślę, że te stare nagrobki, które znajdują się na naszym cmentarzu, jeżeli my im nadamy nowy wygląd, więc one też będą świadczyły o tym, że my dbamy o naszą hrubieszowską kulturę. No, ciężko. Zapchałaś mnie. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Tak, no więc teraz ja udaję się do sztabu. Mam nadzieję, że jak co roku tutaj usłyszę już takie plany i podsumowanie tego minionego okresu działalności stowarzyszenia. Także dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Jestem już w sztabie zarządzającym dzisiejszą zbiórką. Przychodzą wolontariusze z pełnymi puszkami. Właśnie pani Katarzyna Suchecka, z którą rozmawiałem przy głównej bramie. W tej chwili już przekazuję zebrane pieniądze. A tutaj szefem całego przedsięwzięcia jest mój szanowny kolega Leszek Kryszczuk. No i Leszku, mam prośbę o parę słów dla naszego radia. Co roku towarzyszymy tej akcji, przekazujemy informacje naszym słuchaczom, jak to przebiega ta akcja i jakie są plany, no i dokonania za miniony okres. No więc może tak parę słów wprowadzenia. Dokładnie tak. No, mieścimy się akurat jak co roku w Szkole Podstawowej nr 1, siedziba naszej akcji.
która już po raz 17 jest na naszym cmentarzu tutaj chrubieszowskim, na naszej metropolii chrubieszowskiej. Po raz 17 i cieszymy się, że jak co roku jest fajna frekwencja, ludzie, którzy hojnie nas obdarowują, pomagają, a przede wszystkim podziękowania wielkie dla kwestionariuszy, którzy, dla osób, które nas wspierają w tej takiej dosyć fajnej akcji. Cofnijmy się może teraz do minionego roku. Jakie było podsumowanie zeszłorocznej akcji? Rok 2021 był obfity, można powiedzieć, przez darczyńców, którzy wpłacili, zebraliśmy kwotę niecałych 12 tysięcy złotych. Mamy takie porozumienie z księdzem proboszczem parafii Ducha Świętego, że połowę środków przeznaczamy na remont kaplicy, a z następnej połowy remontujemy groby. W tym roku mamy plan, w 2023 mamy plan taki, żeby ze zbrane środki wyremontować pierwszy pomnik pierwszego burmistrza miasta Chrubieszowa. Remont kaplicy to przedsięwzięcie bardzo, bardzo ambitne, no bo to jest zabytek i mam nadzieję, że podczas tego remontu zostanie przywrócona pierwotna fasada tej kaplicy, dlatego że w latach 70. był taki wykonany remont i kształt się zmienił. Warto byłoby sięgnąć do zdjęć właśnie i tutaj już może nawet taki apel dla słuchaczy, jeżeli ktoś posiada zdjęcie kaplicy z lat 50., 60. przed tym remontem, to byłyby to bardzo cenne dokumenty, które pozwalałyby podczas remontu przywrócić kształt tej kaplicy. Wśród wolontariuszy widzę bardzo wielu młodych ludzi. Tak, oczywiście. No, mamy tutaj młodzież, zaangażowała się ze wszystkich szkół, można powiedzieć, miasta Chrubieszowa i średnich. I też mamy uczestników ze szkół podstawowych, z opiekunami są, jest grono nauczycielskie też, które się do kwestii przyłączyło, są pracownicy Urzędu Miasta, biblioteki, także Rada Seniorów tutaj fajnie nas wspiera i bardzo im też dziękuję za to, że uczestniczyła w sprzątaniu nagrobków, fajna akcja wyszła. Także jestem naprawdę dumny, że ludzie tak się zaangażowali, żeby na 1 listopada te pomniki nasze, które zostały odnowione, które będą odnawiane, były w stanie czystym. Tak więc Chrubieszów wpisuje się ogólnopolską akcję renowacji, ratowania zabytkowych nagrobków. No i ta tradycja już 17-letnia to już zobowiązuje i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Także dziękuję, Leszku. Dziękuję ślicznie, dziękuję słuchaczom.